Yo, siemano, z tej strony Maciek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Ludzie, gramy dzisiaj sobie w Minecraft 2D. Gościu, o nie, spadłem. No nie, gościu. Słuchaj, dobra, klikamy, żeby się odrodzić i dokładnie tak, gramy sobie na takiej mapce 2D. Oczywiście jest to zwykły Minecraft, ale jest to specjalna mapa, którą znalazłem i po prostu nie mogłem jej, nie mogłem wam jej nie pokazać. Gościu, to jest Minecraft 2D i to jest survival. To jest najważniejsze, ponieważ bardzo dużo osób z was mówiło, że chcecie zobaczyć survival. Pisaliście też komentarze, że nie chcecie, żebym mówił tyle razy gościu. No gościu, dobra, postaramy się, ale wracając do survivala, czy survivalu, jakkolwiek się to mówi, to jest właśnie taki testowy odcinek, żeby zobaczyć, czy wam się spodoba. Po pierwsze, czy spodoba wam się survival, a wiem, że go chcecie, bo bardzo było dużo komentarzy i w ankiecie bardzo dużo osób zaznaczyło, że chcecie, a także zobaczymy, czy takie mapki wam się podobają, bo mam kilka bardzo fajnych mapek przygotowanych i mam nadzieję, że to wam się spodoba. Słuchajcie, to nie jest jakaś duża mapa, ja na niej nie grałem, także przejdźmy po prostu sobie, żeby sobie wygrać w ten survival, gościu. Ja niby mogę tutaj budować, patrzcie, jak sobie wezmę kawałek dirta, mogę sobie tutaj wybudować, ale ja tego nie będę robił. Po prostu będę zwiedzał tę mapę, patrzcie, jak ona jest duża w ogóle. Ja myślałem, że ona jest malutka, ale to jest, dobra, jakaś tam jest lawa, gościu, nie mam pojęcia, co tam jest. Jestem ciekawy, czy są jakieś diamenty, jakieś moby, cokolwiek. Przejdziemy sobie całą mapę, po prostu całą ją dzisiaj zbadamy. Także co, mam jednego dirta, gościu, tu się kończy mapa. Więc, no zawsze się survival zaczyna, no nie grałem w niego kilka lat, co prawda, ale pamiętam, że się zaczyna od kopania drewna. Także jeden klocek, nawet mam achievement, gościu, sami widzicie, że ja tutaj nic nie grałem, nic nie kombinowałem. Zbieramy sobie drewno po prostu. I jeszcze o survivalu mogę wam powiedzieć taką rzecz, że okej, w poprzednim odcinku mówiłem, że bardzo chcę zagrać w survival. Wy też naprawdę mnie ciśniecie, żeby pyknąć sobie taki survival. Ja tutaj będę jakby coś już robił, patyki, kilofy i takie inne, więc się i będę wam opowiadał. Ale słuchajcie, niedługo startuje serwer Abry i Wojana, bo on startuje jakoś za miesiąc, może nawet troszkę krócej. I co w związku z tym? A mianowicie to, że tam na start będą bedwarsy, ale nie tylko, bo będzie też taki tryb jak hardcore. Kiedyś, nie wiem, czy jeszcze są takie serwery, myślę, że są, ale ja kiedyś się pamiętam, że kilka lat temu, już dobre kilka lat temu grałem na takich serwerach hardcore, takie trochę survival, trochę hardcore i po prostu to tam będzie także na start. Także tam będą gildie, tam będziemy sobie pykać i tam będę na pewno na 100% tam będę miał serię z survivala, z hardcora, z gildiami. Będziemy sobie razem w gildach, będziemy sobie razem pykać, tam na pewno będzie seria. A ja, gościu, już mam kilo w drewniany, także przechodzę do kopania. Wow, nawet węgiel mamy, nice. Chciałem przyjść, powiedzieć, że przechodzimy do kopania kamienia, bo on jest też na pewno przydatny. Nie wiem, co mnie tutaj czeka, dlatego mieczyk też sobie od razu wezmę. Ale jakże węgiel, gościu, mamy, jak przyjdzie noc, to na pewno się przyda. Także o survival się nie bójcie. O survival się nie bójcie, bo on będzie, tylko że z czasem. Po prostu musimy poczekać, aż serwer Wojana i Abry wystartuje. Ale zanim on wystartuje, to oprócz takich mapek survivalowych, które będę dla was przygotował, jeżeli wam się to spodoba. Także bardzo ważne, żebyście po tym odcinkiem zostawili subskrypcję. Pamiętajcie, żeby kliknąć ten czerwony przycisk na górze. Pamiętajcie, że on musi być szary, a nie czerwony. Zaznaczcie także dzwoneczek, gościu. No i napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich mapek, a to ja będę wiedział, żeby takie rzeczy dla was robić. Takie mapki, takie survivale. A oprócz tego mam taki pomysł, żeby dopóki ten serwer Abry i Wojana się nie otworzy, żeby survival grać na live'ach. Też bardzo dużo osób pisze o tym, żebym zaczął robić live'y. Ja bardzo chcę zacząć robić live'y i mam dla was niespodziankę. Co wy na to, żeby na 10 tysięcy subskrypcji zrobić pierwszego live'a i po prostu będziemy mieli taką serię. Czasem będziemy grali w minigierki. Na pewno udałoby mi się zachęcić Abry i Wojana, żeby pyknąć sobie w Bedwars albo w jakieś inne minigierki właśnie na live'ie z okazji 10 tysięcy subskrypcji. A jeżeli to wam się spodoba, to także będziemy mogli sobie grać spokojnie jakiś survival właśnie na live'ach, dopóki nie wyjdzie ich serwer. Także koniecznie dajcie mi znać łapką w górę oraz w komentarzu. A ja, gościu, tutaj będę już sobie pykał. Dosyć tych ogłoszeń. Dawaj mi kamienne przedmioty, takie jak kill off, bang. Nice, dobra, teraz zrobimy sobie mieczyk, bang, dwa. I możemy sobie nawet zrobić jeszcze siekierkę. Co wy na to?
Dobra, mamy kamienne tulsy, to jest zawsze fajna sprawa. Muszę sobie to tylko poukładać. Nie pamiętam, jak ja najbardziej lubiłem, ale chyba coś w tym stylu będzie spoko. To sobie damy tutaj, to sobie damy tutaj, gościu. Okej, no i w sumie możemy sobie zebrać crafting table i przejść do końca tej wyspy. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, zobaczymy. Ja chcę zwiedzić całą wyspę, dlatego zbieramy sobie drewno. Teraz idzie to znacznie szybciej. Tak jak wam mówiłem na ostatnim odcinku, naprawdę bardzo chciałbym sobie pyknąć w... Chciałbym sobie grać w Minecraft Survival solo. Gadałem z chłopakami, właśnie z Abrą i z Wojanem o tym. Wow, nawet jabłko mam, nice, dobra. O tym, żeby coś takiego wykminić. Oni mówią: łej, gościu, przecież my zaraz serwer otwieramy, tam będzie survival. Dlatego właśnie na razie się z tym wstrzymam. Mogłem tam zejść, ale na razie sobie pójdziemy do końca. Potem tam zejdziemy, potem to, ja czuję, że to jest jakaś fajna kopalnia. Słuchajcie, co wy na to, żeby... Co? Słuchajcie, a owca tu jest, nasz przyjaciel. Nie wiem, czy to jest jedyna żyjąca istota na tej wyspie. Nie, 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 nie. To była jedyna żyjąca prawdopodobnie rzecz, jeżeli, chyba że są jakieś moby, ale patrzcie, tu się kończy już wyspa. Tak? Nie! Słuchajcie, zabiłem, zrzuciłem owcę, ja już myślałem, jak jej dać na imię, żeby zrobić jakąś przegrodę dla niej. Żeby to był nasz kompan i ją rzuciłem, słuchajcie, koniecznie zostawcie znicz w komentarzu, bo ta owca... Ona po prostu spadła, a ja naprawdę nie chciałem, po prostu nie dało się przejść koło niej, nie zrzucając jej, a... Ale dobra, to już na bok, nieważne, nieważne, ona sobie spadła, mam nadzieję, że jakoś się uratowała, no nie wiem jak, ale zachodzi słońce, jak widzicie, gościu, jest naprawdę ciemno, a ja jestem tutaj sam. No więc nie wiem, co robić, dlatego postawimy sobie crafting table, zrobimy sobie pochodnie, patrzcie, robimy pyk, 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 cztery pochodnie na razie wystarczą, ale myślę, że nie ma co, będziemy schodzić na dół. Będziemy schodzić na dół, tylko zostawimy to sobie pochodnie, żeby moby się tutaj nie respiły. W ogóle, jak ja mam poziom trudności? Gdzie to się sprawdza? To jest w... A, tutaj, jest normal, okej, dobra. Jest normal, także powinny się spawnować moby, jeżeli będzie ciemno, dlatego tutaj sobie zejdziemy na dół. Będziemy sobie już schodzić na dół, będziemy już po prostu zwiedzać tę mapkę, szukać jakichś diaksów. Ej, co wy na to, żeby diaksów poszukać? Słuchajcie, ja jestem mega ciekawy, czy takie rzeczy tutaj autor przewidział. Dobra, zrobimy sobie, gościu, tak, zbierzemy sobie ten węgiel. Kop ten węgiel, synek. Synek, dobra, raz, dwa i kolejna pochodnia będzie tutaj postawiona, pyk. Rozwalimy sobie tego dirta, żeby zejść na dół. Dobra, możemy spokojnie zejść. No i kolejny węgiel, ja nie chcę już węgla. W sensie węgla też chcę, ale chcę coś więcej. Gościu, jakieś diaksy mi dawaj, emeraldy, cokolwiek. Jestem mega ciekawy, co jest tam niżej, ale też nie zejdziemy sobie tylko na sam dół, po całej szerokości mapy będziemy szukać. Trzeba uważać, bo słuchajcie, ja nie chcę naprawdę patrzeć tak po bokach, zaglądać w ten sposób. Nie będę po prostu podglądał, żeby nie oszukiwać. Lecimy z tym węglem. No nie wiem, wydaje mi się, że słuchajcie, możemy chyba w dół lecieć. Oczywiście ostrożnie, dobra, tu jest... Nie gadaj. Co? Nie gadaj, stary, że tu jest woda. Dobra, dawaj tego kobla. Stary, no tutaj chyba woda była. A stary, patrzcie, zobaczcie co. Ziomeczki, patrzcie co tu się stało. Jak tu jest woda. Patrzcie, mogę tu nawet zejść. Gościu, ale ona się nie wylewa, ona też jest 2D. To jest niesamowite. Niesamowity, niesamowita mapa, naprawdę. Wow, jestem mega ciekawy, co dalej będzie. Potem coś tutaj stało, szkoda mi tej owcy. Naprawdę musicie, oj, musicie zostawić znicz w komentarzu, bo to był nasz jedyny przyjaciel tutaj. Przepałowa się skończyło. Żelazo, goście, dobra. Lecimy z żelazem, tylko żeby to nam nie wypadło, bo to naprawdę może łatwo wypaść. I ja chcę sobie zrobić żelazny... Co chcę sobie zrobić żelazny? Chyba kilof zrobimy, bo tutaj jednak dużo będzie kopania. Ale musimy sobie zrobić piecyk. Dobra, chyba możemy... Słuchajcie, no jak już stawiam piecyk, postawię go tutaj, no to chyba można powiedzieć, że mamy bazę. Także tak, węgiel, żelazo, to nam się przepala. I tyle. Myślę, że na razie możemy dalej kopać. Ja sobie jeszcze tylko przerobię to na deski, jakby co. I w sumie to możemy sobie zrobić skrzyneczkę. No bo po co mamy chodzić z tymi przedmiotami? Ja mogę tutaj zginąć łatwo, bo naprawdę nie mam pojęcia, co na mnie czeka. Wykopiemy sobie to, żebym mógł wskoczyć. I słuchajcie, no to jest nasza pierwsza baza. Tutaj schowam sobie to, to... jabłko też schowamy, pochodnie weźmiemy. Okej, na razie tak mogę iść dalej. I kopiemy sobie tego kobla.
w poszukiwanie jakichś dalszych przygód na tej mapce. Naprawdę mega się jaram tą mapą, bo nigdy w coś takiego nie grałem. Zobaczyłem to, dobra, nice, węgiel. Zobaczyłem taką mapkę właśnie w internecie i myślę, kurde, ja muszę w to zagrać, goście. Jeżeli wam to się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będę wiedział, że więcej takich szalonych mapek trzeba przygotować. Zresztą prosiliście mnie o survival, to jest survival, także jeżeli tutaj nie będzie dużo łapek i komentarzy pozytywnych, to naprawdę będzie mi przykro, bo nagrywam to po części na waszą prośbę. No ale ta mapa jest naprawdę większa niż mi się wydawało, to jest masakra. Wydaje mi się, czy to się przepaliło? Tak, to się przepaliło, dlatego zbieramy to. Robimy sobie... A, potrzebujemy patyków więcej, byku, także sobie robimy. Może nie aż tyle, zrobimy sobie tak. Tak, tak, tak. No dobra, 16 patyków to jest nawet dużo, ale może być. Tutaj robimy sobie w ten sposób. To sobie odłożymy, żeby było na potem. Nie to. Ten kilof sobie odłożymy. Żelazny idzie w łapkę. Tutaj zostawiamy patyki, zostawiamy drewno i ziomeczki. Wydaje mi się w sumie, że ta mapa jest za duża, żeby przejść ją w jednym odcinku. Chyba, że... Nie! Stary, tu są moby, tu jest creeper. Dobra, lecimy do niego. Ej, ja idę do niego. Ja idę do niego, to będzie ryzykowne, ale ja idę do niego jak nic. Ja muszę się z nim pobawić. I tam będziemy już przy krawędzi mapy, dlatego... Dobra, on jest tutaj. Ja zobaczyłem, że tam zaraz będzie Ty co tu robi, Dirt 1? LOL, gościu! Dobra, lecimy po ten węgiel, lecimy po żelazo, które było obok. Zrobimy sobie żelazny mieczyk, bo oczywiście kill off już mam. Chyba, że spróbujemy go zrzucić po prostu, bo on jest tak blisko, ja nie mogę go odpuścić, ja muszę go pokonać. Ja muszę mu pokazać, kto rządzi na tej mapie, byku! Zaraz mu pokażemy. On się schowa. Patrz... Wow, on jest pod nami, nice. Dobra, okej, to została. Nie gadaj, że tu są dwa, patrzcie, zrzucę go. Nie, spadaj. Stary, on zrzucił jednego. Ja w ogóle nie wiem, co się stało. Przecież nie pomyślałem, że on wybuchnie, jak mnie nie widzi. Zapomniałem, że one wybuchają na odległość. Myślałem, że jestem jeszcze za daleko, bo dzieliło nas kilka kratek. I on zrzucił tego drugiego. Jak ja bym spadł, to byłby fail życia. Dobra, kopiemy się dalej, nie ma w ogóle czasu. Diaksy! Ja mówię, że tutaj nie ma czasu do stracenia, a tu jest Diaks! Okej, tylko żeby on teraz nie spadł, bo to jest mega ważne. Raz. Nice! Udało się, dobra. Nie. O kościół, ja się boję, że on spadnie. Dobra! Elegancko, udało się. Tu jest lawa, możemy ją sobie zakopać, żebym potem w to nie wpadł, bo to byłoby na pewno niefajne. I lecimy sobie do naszego crafting table. Po to, żeby sobie zrobić diaksowy miecz, bo to już jest coś naprawdę. Diaksowy miecz, to nie są żarty. Tutaj mam patyki, także to zbieram. Jabłko też mi się zaraz przyda, bo straciłem życie. Ej, to jest problem, że na tej mapce chyba w ogóle nie ma zwierząt. A skąd ja mam brać jedzenie, gości, jak tu nie ma krówki? Także to sobie też możemy schować. To pyk do skrzyneczki. To pyk do skrzyneczki. Tutaj będziemy sobie przepalać dalej nasze żelazo. To sobie damy tutaj i gościu, jak ja się tym jabłkiem nie najem wcale. Zostało mi pół mięska do wyżywienia, no ale... No nie wiem, no jest też taki patent, słuchajcie, teraz wymyśliłem, że można specjalnie... nie topisz, ta mapa jest genialna, gościu, jak ja dawno nie grałem w survival, to jest naprawdę niemożliwe. Ja się jaram takimi nawet najgłupszymi rzeczami jak nie topisz albo creeper. Okej, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja tam idę. Lecimy po kolejne diaksy na pewno. Szybko, w ogóle nie ma tutaj czasu do stracenia, bo naprawdę to się przedłuża. Survival to jest jednak na początku, bardzo długo leci. Bardzo długo na survivalu schodzi na zbieranie takich początkowych rzeczy. Okej, już mamy 3 diaksy. Myślę, że nie musimy wracać do naszej bazy, tylko sobie podejdziemy pod tą lawę i będziemy po prostu dalej kopać. Zobaczymy, co tam na nas czeka tym razem. Tu są chyba diaksy. Nice, jest jeden diaks. To jest troszkę cheatowanie, mi się wydaje, że ja mogę sobie tak podejrzeć. Napiszcie, co o tym uważacie. Ale ta mapa naprawdę nie jest mała i to by zajęło tyle godzin. Naprawdę, ja bym mógł całą serię zrobić chyba z tej mapy, jeżeli chciałbym ją dokładnie całą zeksplorować. I chcę to zrobić, ale myślałem raczej o jednym odcinku. Dobra, uderzył mnie, ale ja mam tu gdzieś w gościu, no bo... Dobra, i tak rozwalę ten gravel. Ej, zrobić tutaj portal do Netheru. To by było kozackie. Jedyne co, no to musimy zejść na sam dół, żeby zobaczyć, czy obsydian mamy. No bo bez tego rotu gość ani rusz.
i lecimy po kolejne diaksy, także musimy wyjść poziom wyżej. Ja się naprawdę zaraz przez całą mapę przebiję, to jest kosackie, mam 6 diaksów. 6 diaksów, szkoda, że nie wziąłem drewna. To ja bym już sobie, patrzcie, tutaj mam już 7 i 8 i nawet 9 jest. Dobra, ja już mogę sobie naprawdę zbrojkę z tego robić. Ale nie mam drewna. A, i tu pominąłem jeden. O, ty byku. Dobra, idziemy po niego. Na pewno. Chodź tu. Chodź do tatusia, chodź do maciocha. Ja mam już 10 diaksów. Jeżeli ja teraz umrę, to będzie drama. Dlatego naprawdę muszę uważać. Ten nietoperek jest tutaj. Ja bym go sobie chętnie upolował. No, ale za daleko. Za daleko biega. Także zostaje mi tylko kopać węgiel. Go w sumie mamy mało. I węgiel. I oczywiście diaksy, 11 diaksów. To jest naprawdę kozacka sprawa. Jeżeli ja sobie tutaj całą zbrojkę zrobię, no to naprawdę będzie hardcore. Ale na tę lawę to ja muszę uważać. Pyk, pyk, pyk. Zabudowana lawa, można śmiało iść dalej. I wydaje mi się, że tutaj widziałem już kolejny diament. To jest naprawdę... LOL, no następny! Dlaczego tego tyle tutaj jest? Ej, ten autor to jest ewidentnie ziomal. Naprawdę, on tutaj wie, co jest dobre dla graczy, zostawił mi dużo diaksów. Tu jest woda. Myślę, że możemy też ją sobie zabudować troszkę, bo... O nie! O stary, ona spadła. No dobra, nawet dla mnie to jest dobrze, nie muszę tyle kopać. Czy coś tam się znajduje? Nie, ja już tutaj byłem. Tak mi się wydaje, czy nie? O stary, tam zostawiłem diamenty. A gdzie jest moja baza? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, pójdę sobie po te diamenty jeszcze i wrócimy do bazy. Do mojej bazy. Jeden diament, bo tu jest naprawdę tego sporo. Drugi, trzeci, okej, trzy diamenty. I musimy chyba wyjść na górę. Ale moja baza jest tak daleko. No dobra, wracamy się. Trzeba szybko biec. Pyk, raz, dwa, gościu, szybko. 15 diaksów mam, nawet nie zauważyłem, że aż tyle. No to jest naprawdę dużo. I gdzie ja mogę wyjść? Tutaj mogę wyjść. Dobra, kupimy się, a raczej budujemy nad sobą. I tak mi się wydaje, że teraz tutaj będzie moja baza. Tak, dokładnie. Do tego lecimy. I patrzcie, to o czym mówiłem, ziomeczki, że jedzonko mi ucieka. To nie jest dobra nowina, to nie jest nic fajnego. Dawaj mi drewno, gościu. I robimy sobie, po pierwsze, zrobimy sobie diamentowy napierśnik, myślę, bo to jest jednak moc. Zrobimy sobie... Na pewno mieczek mamy, no to zrobimy sobie jeszcze kill off. No bo siekierki nie potrzeba diamentowej, ale zawsze kill offik jest fajny. Dobra, i ten patyk jednak był dobrze wtedy. I zostały mi 4. Dobra, myślę, że możemy sobie zrobić buciki. Buciki tutaj chyba za dużo mobów i tak nie ma. A takie budki, gościu, to jest zawsze fajna sprawa. Patrzcie, jak teraz się elegancko prezentuje. Nice. I jeszcze z tym mieczykiem. Oj, ja bym się nie chciał ze sobą klepać. Te creepery, co były dwa. Ja zapraszam do siebie. Teraz możemy się bawić elegancko. Ale. To nie jest cała mapa zwiedzona. Także ja muszę lecieć dalej. Czy ja mam wszystko, czego potrzeba mi? Chyba tak. Dlatego wrócimy sobie tym razem, byku. Tym razem na górę. Myślę, że możemy sobie wrócić na górę. Tylko jak się tutaj wraca na górę? Gościu, halo, pomocy! Pomocy! Ja chcę na górę wrócić! Tutaj nie mogę budować? Mogę, no. Dobra, muszę się tutaj podbudować i lecimy na górę. Okej. Co to w ogóle dziwne, jakoś zbudowane? To chyba nie ja budowałem, ale lecimy sobie na górę tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czy jestem na górze? Jestem, nice! Dobra, słuchajcie, ja chcę teraz iść po prostu tutaj na koniec mapy. No ale nie, tego torcza nie chciałem stawiać tutaj. I my, tutaj się kończy mapa. I czy coś już jeszcze tutaj jest ciekawego, jak myślicie? Myślę, że możemy się spokojnie wykopać w dół troszkę. W sumie tutaj byłem, myślałem, że ta mapa jest troszkę większa teraz, jak wychodziłem na górę. Ale lecimy sobie na dół, na przykład taki węgiel sobie zbiorę, jasne. Niby jeden węgiel, ale zawsze może się przydać. Kopiemy się w dół, naprawdę nie chciałbym spaść, dlatego ja muszę uważać. Okej, tu jest moja baza. Słuchajcie, albo mi się wydaje, albo my już zwiedziliśmy większość mapy. Słuchajcie, no jeszcze sobie to żelazo zbiorę. Tutaj tego jest kilka, chyba cztery rudy żelaza. Fajna sprawa. I tak się wysięgam głową, trochę pewnie dziwnie to wygląda. Jeszcze pójdziemy po ten węgiel. Ale wydaje mi się, że to jest cała mapa, czyli ona jednak jest troszeczkę mniejsza niż mi się zdawało. No więc... Chyba będziemy się zbliżali do końca. Mięsko mi cały czas ubywa. Mięska mi cały czas ubywa, także na dłuższą metę naprawdę musiałbym schować przedmioty do skrzynki i chyba po prostu zginąć.
Odcinek też nie jest już, nie jest najkrótszy. Także zbierzemy sobie ten węgiel. Wrócimy do bazy. I myślę, że to będzie cała mapa zwiedzona, naprawdę. Nie pozostawię, już tutaj nic do zwiedzenia. Także raz, dwa, trzy. Dobra, gościu, tutaj niby znowu ta głowa tak leci śmiesznie. To jest taki odruch, wybaczcie. Tam węgiel niby zostawiony, ale to chyba nic ważnego. Słuchajcie, teraz problem jest tylko taki, żeby zlokalizować bazę. A, ty jesteś tutaj, dobra, to się kopiemy w dół. Przepalimy sobie to wszystko. To, co mam do przepalenia, czyli to żelazo. Do piecyka leci żelazo, 4 żelaza, mam już 3, także będziemy mogli sobie zrobić spodnie. I podczas, teraz jak to będzie nam się przepalało, słuchajcie, ja ziomeczki przypomnę wam jeszcze koniecznie o tym, żebyście subskrybowali kanał, bo kanał cały czas jest świeży, także pamiętajcie, żeby kliknąć w ten przycisk, on musi być szary, nie czerwony, zostawcie także łapkę w dół, łapkę w dół, zostawcie koniecznie łapkę w górę, nie zostawiajcie łapek w dół, to był taki żarcik. I pamiętajcie o zaznaczeniu dzwoneczka, także o komentarzu i co chcecie zobaczyć w następnym odcinku, czy takie mapki wam się podobają i czy survival chcecie zobaczyć na live'ach. Bo tak jak wam już powiedziałem na początku odcinka, survival będzie, ale dopiero jak serwer Abrey Wojana wystartuje, do tego czasu nie ma po prostu sensu zaczynać tego. Dobra, to nam się już przepaliło, więc jeżeli chcecie zobaczyć serię live'ów z właśnie z Minecraft Survival, to koniecznie mi dajcie znać, gościu. Ja ubieram sobie żelazne porty. Możemy sobie jeszcze wyjść na powierzchnię, żeby było fajnie. Bang, bang, bang. Tutaj budujemy się do góry bez obaw, że coś nam się stanie, bo mobów chyba nie ma. A właśnie, możemy zobaczyć, czy jeszcze są jakieś moby. Kurczę, nie wiem, gdzie jest wyjście, dlatego po prostu wyjdziemy chamsko do góry. Będziemy się tak budowali. No i jeszcze węgiel, gościu. Dodatkowy level. Ja to mam jednak kwarta. To jest chyba znak, żeby... To jest chyba znak, żeby tego survivala grać. Bo to jest naprawdę fajna sprawa, można sobie tak przysiąść, wiecie, budować sobie. Tutaj akurat możliwości są troszkę ograniczone, bo mapa jest taka specyficzna, ale na pewno bardzo ciekawa. Musicie mi to przyznać, że mapka jest ciekawa. I... Ale na takim normalnym survivalu, wiecie, budować sobie cały dom, całe... No wszystko możesz sobie budować, dosłownie wszystko, to musi być naprawdę fajne. Bardzo dawno w to nie grałem, dlatego tyle o tym mówię, bo chcę, żeby wam to się spodobało. No i gościu, no naszej owcy nie ma. Pamiętajcie, żeby zostawić znicz w komentarzu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz. Ankieta odnośnie tego, czy chcecie zobaczyć survival, była na początku odcinka, kiedy wam o tym mówiłem. Także jeszcze raz, subskrypcja, dzwonek, łapka, komentarz. Jutro kolejny odcinek, pewnie z jakiejś minigierki. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. No i co, ziomki? Do jutra. Yo!